Witam. Przedstawiam rower Dartmoor Primal 29 Boost w pięknym kolorze Red Devil. Założeniem tego projektu było zbudowanie lekkiego roweru trailowego i zmieszczenie się w budżecie 3,5 tysiąca złotych. Dlatego nie znajdziecie tu sztycy regulowanej, a 12-rzędowy napęd zastępuje dużo tańszy układ 1:10. Ma to też swoje plusy, gdyż przy 10-biegowej kasecie łańcuch pracuje pod mniejszymi przekosami, dzięki czemu wydłuża się jego żywotność. Sama kaseta jest dużo lżejsza niż 11 i 12-biegowe odpowiedniki i dzięki temu rower waży tylko 12 kg. Bazą tej trailówki jest rama Dartmoor Primal z roku 2020 w rozmiarze M. Kokpit to wysoka i lekka kierownica XLC o dwucalowym wzniosie połączona z gripami Dartmoor Block. Za hamowanie odpowiadają dobrze znane deorki M615. Amortyzator to podstawowy RockShox Recon ustawiony na 140 mm. Charakteru rowerowi dodają petrolowe akcenty, tak jak piękny mostek akcent Octane One, kapsel sterów, korek korby czy śrubki mocujące tarcze hamulcowe. Bardzo lekka sztyca Truvative Descendant podpiera trailowe siodełko Dartmoor Arrow. Osprzęt to głównie Shimano Deore. Wyjątkiem jest manetka i kaseta XT. Dla zachowania niskiej wagi użyłem chińskich pedałów Scoot Good, posiadających wymienne piny i kręcących się na łożyskach maszynowych. Ciekawostką są tu koła od Treka. Model to Covey Comp z tylną piastą na trzech zapadkach, posiadających 54 punkty zaczepu, którą można rozbudować do 6 zapadek, tym samym podwajając jej możliwości zazębienia do 108. Oczywiście filmy z większością z tych części możecie obejrzeć u mnie na kanale. A teraz zapraszam Was na drugą część filmu, czyli jego budowę. Thank you.
dzięki za obejrzenie. Jeśli macie jakieś pytania, piszcie śmiało w komentarzach. A jeśli filmik Wam się podobał, zapraszam do zostawienia łapki i zasubskrybowania mojego kanału, w którym nowe filmy publikuję w każdy poniedziałek i czwartek. Cześć!